Jolu, jesteś jedną z najlepszych polskich zawodniczek, więc taka impreza nie jest dla Ciebie żadną nowością. A jednak jakie to uczucie, że Mistrzostwa Świata są organizowane w Polsce? Zawsze to miło zagrać u siebie. Już raz w tych Mistrzostwach Szepkowicach zagrałam 4 lata temu. No, wolę zdecydowanie szachy klasyczne, więc na nic tutaj nie liczyłam przyjeżdżając, a głównie po to, żeby pograć w szachy i właśnie zobaczyć tych najlepszych w akcji. Szachy klasyczne są Twoim ulubionym tempem? Tak, zdecydowanie. Okej. Z której partii jesteś najbardziej zadowolona? W tym turnieju? W tym turnieju. No to chyba dzisiejszej pierwszej rundy, w której udało mi się pokonać zawodniczkę z czołowej dziesiątki Elizabeth Petz. A tak później już było coraz gorzej także. I jak oceniasz swoją grę względem Twoich oczekiwań przed turniejem? No nie miałam wysokich oczekiwań, więc nie jestem jakoś tutaj, nie będę się bardzo przejmować tym, że mi nie idzie za dobrze. Rozumiem, pozytywne podejście. A jakie plany na jutro? No na jutro będziemy dalej grać. Partii jeszcze zostało sporo, także szanse jeszcze trochę się odbić, a przynajmniej no choć trochę zagrać lepiej, na lepszym poziomie partii. Jolu, bardzo dziękuję za wywiad i życzę powodzenia wreszcie turnieju. Dziękuję bardzo.